Zabierasz mnie w jedno fajne miejsce. Aha, zabieram cię w jedno fajne miejsce. Nie no, dokładnie. Dobrze wiedzieć, widzowie. No ja chyba żartujesz sobie teraz ze mnie. Nie. Czy będziesz tak miły i hojny, żeby płacić za wszystko, co sobie dzisiaj wybiorę? Ja tylko zapytam jedną rzecz, czy to jest w Polsce? Pierwsza 17, w tym momencie już 18. Ja jestem wykąpany, umyty. Ale możesz jechać w piżamach. Normalna. W dzisiejszym odcinku razem z Natalią nagrywamy odcinek, którego powiem wam szczerze. Nie mogłaś się doczekać. Natalia, nie mogłaś się doczekać, a ja, którego mega się boję. Wszystko dlatego, że w jednym z ostatnich odcinków na kanale, którym... Jedliśmy to samo co określony czas. Tak, powiedziałem, że karą za przegranie odcinka będzie, moi drodzy, usługiwanie drugiej osobie przez 24 godziny w kolejnym odcinku. Niestety wyszło tak, że to ja przegrałem, ale z racji tego, że musieliście tak długo czekać na ten odcinek, poszliśmy o krok dalej. Normalnie miało być tak, że osoba, która przegra, usługuje drugiej osobie przez 24 godziny, ale... Ale jest lepiej. Ale no, dla mnie jest gorzej, Natalia jest lepiej, bo w dzisiejszym odcinku będę się zgadzał na wszystko, co Natalia będzie chciała. Powiem wam szczerze, że trochę boję się myśleć, co Natalia w dzisiejszym odcinku wymyśli, ale zanim do tego przejdziemy, to strzelcie łapkę w górę po tym filmie, jeśli taki odcinek wam się spodoba. Jeśli będziecie chcieli choć trochę poprawić mi humor. Ale wpadłam na pewien pomysł. Jaki pomysł? Bo z racji tego, że zmieniliśmy trochę ten odcinek i jest on na moją korzyść. No? To jeśli widzowie wbijecie 30k lajków, to ja ci się odwdzięczam. Czym? No takim samym odcinkiem. Takim samym odcinkiem? Tak, tak. Widzowie, błagam, zostawcie 30 lajków, bo wtedy będę mógł się na Natalii zemścić. Żeby nie przegapić tego kolejnego odcinka, sprawdźcie więc koniecznie, jaki kolor ma u was przycisk subskrybuj widoczny na dole pod ekranem obok mojego awatara. I jeśli ten przycisk jest u was czerwony, to koniecznie w niego kliknijcie, zasubskrybujcie mój kanał i zróbcie tak, żeby był szary. Wtedy, jeśli oczywiście dobijecie 30 tysięcy lajków, nie przegapicie odcinka, w którym będę się na Natalii mścił. No i pomożecie dobić 1,5 miliona subów na tym kanale. Okej, słuchajcie, mamy godzinę 13:16 i od teraz zaczynamy liczyć 24 godziny. Dobra Natalia, trochę boję się pytać, ale od czego zaczynamy dzisiejszy odcinek? Wyprasowania mi ubrań. Okej, okay, a to dziś wychodzimy? Zabierasz mnie w jedno fajne miejsce. Aha, zabieram cię w jedno fajne miejsce. Nie no, dokładnie. Dobrze wiedzieć, widzowie. Dobra, co mam wyprasować? Tylko? Tak. Dobra. Okej, słuchajcie, powiem wam szczerze, że nie zaczyna się źle. Z prasowaniem nie ma jakiegoś większego problemu. I w ogóle minęło już jakieś 7 minut, więc jeszcze tylko 23 godziny 53 minuty i mamy koniec challenge'u. Widzę, że prasowanie super ci idzie. Tak, kończę właśnie. Więc następną rzeczą, którą zrobisz, jest wyniesienie hulajnóg tutaj na przedpokój. Elektryczny hulajnóg? Tak. Czy idziemy na hulajnogi? Powiedzmy. Okej, koszuleczka idealnie prasowana, proszę bardzo Natalia, i co teraz? Teraz ja idę się przebrać, ty weź hulajnogi i weź bluzę, bo tam może wiać. Okej, jak widzicie, dwie hulajnogi przygotowane, tutaj jest moja razem z bluzą, tutaj jest Natalii. I co? Bierzemy je do samochodu. No to idziemy na hulajnogi czy do samochodu? Na hulajnogi, ale bierzemy je do samochodu. Natalia, o co chodzi? Zobaczysz, ale myślę, że się streszczę, bo znaczy się sprawie 14. No. Ty specjalnie tak przeciągasz, idziemy. Nie, no co ty, ja? Nigdy w życiu. No dobra, hulajnogi wsadzone, także zamykamy. I jedziemy nie wiadomo gdzie. Słuchajcie, nie wiem o co chodzi, jestem już w samochodzie, Natalia mi macha, czekajcie. Czemu ty nie wsiadasz? Otworzysz jej drzwi? No ja chyba żartujesz sobie teraz ze mnie. Nie. Widzowie, zostawiamy ją, czy mam się otworzyć? Ale super dzień się dzisiaj zapowiada. O, dziękuję ci uprzejmie. Proszę bardzo. Jesteś kochany. Wsiadaj. A drzwi też za mną zamkniesz? Oczywiście, kochanie. No dobra, to skoro jesteśmy już w samochodzie, to gdzie teraz idziemy? Jedź tam, gdzie będę ci mówiła, okej? Okay? Tam, gdzie będę prowadziła jakby. Ty mam jechać w ciemno jakby? No tak. No okej, okay, dobra. No dobra, to teraz szybciutko skręcamy w lewo. O, w lewo? Tak. Jezus, to szybciej mów, panie, halo, pani pilot. Dobra, to teraz skręcamy w prawo i na końcu ulicy w lewo. No dobra, to teraz cały czas jedziemy prosto. Cały czas prosto, dopóki nie powiem, że skręcamy w prawo. Okej. Okay. Ale zapomniałam, dzisiaj w galerii chciałam iść do jednego sklepu, więc jeszcze się skręcamy w lewo do Riviery. O Jezu, z tego wszystkiego się pomieszałam. I jedziemy do galerii teraz? Tak, tak, ale szybko. Ale to tam z tymi hulajnogami mamy jechać? Nie, to tylko taki przerywnik. Czekaj, bo ja już się pogubiłem. Gdzie teraz jedziemy? Teraz jedziemy do galerii. Do galerii, dobrze. A potem? A potem gdzieś dalej. Czyli hulajnogi nie są jeszcze teraz potrzebne, tylko dopiero potem? Tak, dokładnie. Jezus Maria, widzowie, nie wytrzymam dzisiaj. No dobra, słuchajcie, jesteśmy już w galerii, Natalia, i jaki sklep najpierw zaliczamy? Nie wiem, to zaraz, ale najpierw mam jeszcze jedno pytanie. No? Czy będziesz tak miły i hojny, żeby płacić za wszystko, co sobie dzisiaj wybiorę? Widzowie, wiedziałem, że ta galeria to jest pułapka. A co jak przemilczę to pytanie na przykład? To i tak musisz robić to, co ja chcę, tak? Więc... Aha, widzowie, już dorwała jakieś dwie rzeczy. No nie wierzę. No nie, słuchajcie, doszły kolejne rzeczy. Ale już ledwo to niesie. No dobra, widzowie, wyszliśmy z pierwszego sklepu i proszę bardzo, 368 zł za taką oto świetną paczuszkę.
10 ręczników, dwie pościele i nie wiadomo co jeszcze. Dobra, co dalej? Mango. Aha, no to super. To długie rękawy. O nie, kurczę, ale szkoda. O, ta nawet fajna. No to jest fajna, ale jest taka duża, zbyt duża. No, aż. Trochę tak. Czyli przyniesiesz miaskę? Oczywiście, że tak. Super jesteś. Proszę bardzo. O, dziękuję, uprzejmie. No i jak ta? Co, jakoś tak średnio się w nich czuję, więc chyba ci się upiekło. Aha, więc super, czyli szedłem na marne, ale w sumie z dwojga złego wolę iść na marne niż kupować. Mogę ci pokazać cenę, więc się chyba ucieszyć. O nie, wiesz, to cena to jest super jednak, że jej nie bierzesz. Ale mam jeszcze jedną upatrzoną, taką oliwkową. Słuchajcie, kurtki nie było, ale oczywiście trzeba było znaleźć coś innego i Natalia ma sweterek, bierzesz go? Tak, podoba mi się. Okej, słuchajcie, wyszliśmy, w drugim sklepie skończyło się na 119,99, więc w sumie nie tak źle. Lepiej niż ta kurtka, Natalia. Do TK Maxa siedziemy? Tak. Aha, no świetnie. No dobra, słuchajcie, my już po TK Maxie, tak, niestety nic nie było. Niestety, ja bardzo żałuję, że nic nie było. Ale teraz idziemy szybko coś przekosić takiego małego, bo czeka nas jeszcze długa droga dosyć. Jaka długa droga? To ja pójdę zająć stolik, a ty pójdziesz zamówić. No dobra, ale co chcesz? Chikera. O, idzie mój osobisty kelner, dziękuję ci uprzejmie. Jaka kolejka. Nią, nią. No dobra, jesteśmy w samochodzie, 5 stówek w galerii zostawione, niecałe 2 godziny minęły, także jest właśnie super. Właśnie musimy szybko jechać, bo już jest późno. Okay. A jeszcze mamy daleką drogę przed sobą. Boże, widzowie, gdzie my jedziemy? Ja tylko zapytam jedną rzecz, czy to jest w Polsce? Tak. Dobra, uff, całe szczęście, bo paszportu nie wziąłem ze sobą. To co, prowadzisz dalej, tak? Tak. Dobra, widzowie, jedziemy. Nie mam pojęcia gdzie, ale za chwilę się dowiecie. Okej, słuchajcie, stoimy na środku. Poprosimy Natalię, żeby włączyła aparat, bo chyba wiem, gdzie jedziemy, dziuba. Jechaliśmy całe Trójmiasto, wyjeżdżamy z Gdyni i... No ta droga kojarzy mi się tylko z jednym miejscem. Zaraz myślę, że zobaczymy się na miejscu i dam wam wtedy znać, czy o to miejsce mi chodziło. Czyli jednak, widzowie, miałem rację. Jesteśmy gdzie, Natalia? Na Helu. Jeśli wiecie, gdzie jest Hel, to teraz macie mapkę. Jesteśmy na samym początku Polski. Jechaliśmy tutaj, nie licząc przerwy w galerii, 2 godziny od domu. Tylko po to, żeby pojeździć na hulajnodze, tak? Tak. Chcę iść do Fokarium. Gdzie? Do Fokarium. Myślę, że czynne jeszcze będzie. Jest 18 niedziela. No, sprawdziliśmy, jest do 17.30, więc jedyne... No, bo ja takie atrakcje wymyśliło. Więc nie pozostaje nam nic innego, jak... Nie mogę się wyjąć kolejną nogę i rozłożyć? Oczywiście, kochanie. Z przyjemnością dla ciebie zrobię. Widzowie, wytłumaczcie mi, jak ktoś, widząc mnie takiego, jest w stanie mnie rozpoznać. Tylko... Jeszcze jadącego na hulajnodze 25 może, km na godzinę. Może po tobie, Natalia, ale no nie wiem. Jestem zawsze pod wrażeniem, jak widzowie mnie rozpoznają w takim ubraniu. Natalia, powiedz mi jedno. Czy... Faktycznie, no właśnie, czy dla takich widoków było warto? W sensie, no jest ładnie, ale czy aby tyle, żeby jechać 2 godziny? No bo nie jesteś wcale romantyczny, nigdzie mnie nie zabierasz, więc. Kurde, przypał, widzowie, widzieliście? Nie, jest super, kochanie, jest naprawdę świetnie. No w Trójmieście pada, o. Taki plus. Natalia, droga nam się kończy. No to wracamy. Jesteś na plaży. Nie, no weź, dziubas, no plażę mamy w Trójmieście taką samą, no. Nie, to jest ładniejsza. Jaka ładniejsza? Weźmiesz kolejną nogę moją? Super. Jak ci się podoba dzisiejszy dzień? Świetny wypad na Hel. Jedna waży 15 kg chyba. O, to masz taki trening troszeczkę. Dobra, jednak sobie złożę. O, tak będzie wygodniej. Teraz możemy iść, gdzie chcesz. Ciekawe, co ja jeszcze dzisiaj wymyślę. Ja się boję myśleć. Widzowie, zostawcie łapkę w górę, żebym mógł się zemścić na niej. Jesteśmy na miejscu. Brawo. Koniec życzeń. Nie, ja już mam kolejne, ale to tak za 10 minut, dam ci chwilę odpocząć. Super. Nie polskiej żony, nie. Ej, Karol! Słyszę. Ej, no! Znajdziesz mi muszelkę jakąś ładną. Tak szybko? Proszę bardzo. I ty to nazywasz muszelką? No tak, a co to jest? To jest 1/10 muszelki chyba. To będzie szybkie, więc to mogę dla ciebie zrobić. O, już widzę chyba. O, jaka piękna. Ale dawaj ją, a nie zabrałeś sobie. Dziękuję. Ej, Karol! Idziemy, kochanie. A może sprawdzimy, czy ciepła jest woda? Ale nie przesadzaj, proszę cię. Ale tylko stopami. Zamoczysz kostki i zobaczysz, czy jest ciepła woda? Kochanie, będę miał całe brudne stopy. Ale muszę to zrobić oczywiście, bo już nagrywamy odcinek, w którym się zgadzam na wszystko. O, kochanie, woda jest ciepła. Oficjalnie to stwierdzam, już mogę się ubrać? Tak, oczywiście. Aha, tylko teraz mam mokre stopy, świetnie. No dobra, to oficjalnie wychodzimy z plaży, co? Idziemy sobie jeszcze chwilę pojeździć. A nie wracamy już do domu czasem? No jeszcze chwileczkę. No teraz, Natalia, powiem ci, że jest serio ładnie. Słuchajcie, zatrzymaliśmy się przy promenadzie, ale jest takie ostre słońce, jesteśmy cali czerwoni. Zachód. Czekajcie, już wam pokazuję. Patrzcie, jak słońce daje, ja dziękuję, ale piękny zachód. Teraz to żałujesz, że tutaj jesteśmy? Żałować absolutnie nie żałuję, ale może byśmy tak już powoli wracali. Może byśmy coś zjedli. No dobra, tylko co? Ja widziałam, że tutaj jest kilka takich kebabów. A ja już 3 lata nie jadłem kebaba, może byśmy zjedli rolo. Czyli zechciałbyś mnie tutaj przywieźć?
No dobra, to Karol pojechał, a my czekamy teraz na kebaba, patrząc na piękny zachód słońca. W końcu cię znalazłam. Co jest? Nawet nie pytaj, jaką akcję miałam. No. Siedzę sobie na tej ławce, no, a tam takie tarantule za mną. Musisz sprawdzić, czy nie mam na plecach. Co? Musisz sprawdzić, czy nie mam żadnego pająka. Ja też się boję. Ty, no poza tą tarantulą, to nie, to wszystko jest okej. Okay. Nie, no nie ma nic, luz. Natalia, zobacz, jaki kepsik wyczarowany, ale jest jaka... Taki gorący. No jest mega gorący, uważaj. Jak? Pycha. Pycha? Mhm. No i to chyba nie jest ze mną aż tak źle, podzieliłam się pysznym kebabem. Troszkę upierdliwa jesteś, ale ten kebab wynagradza. Super jesteś. Okej, słuchajcie, jesteśmy w samochodzie, bo jak widzicie, zrobiło się strasznie ciemno. Sorry w ogóle za światło, ale jest, jak widzicie, 20:14. No i Natalia, pytanie, co dalej? Co teraz? To ja mam pytanie. No? Czy zawieziesz nas do domku? Czy zawiozę nas do domku? Tak. Z wielką przyjemnością. Na to właśnie liczyłem. Czy jedziemy do domu? Tak jest. Zanim dojedziemy, pewnie będzie 22 i... Tyle? Zobaczymy, co dalej. Okej, słuchajcie, dojechaliśmy do domu, jest godzina, uwaga, 22:23 i chyba wystarczy, co Natalia na dzisiaj, tak mi się wydaje. Mam pewne zajęcie dla ciebie, ale ciekawe i fajne. Ciekawe i fajne, dobrze, już się boję, no. No, wczoraj kolorowałam swoją kolorowankę i nie skończyłam. Mhm. Może chciałbyś dokończyć? Zwróćcie uwagę, zaczarowany las. To ta. No. I co ja mam z tym zrobić? Tylko musisz się ładnie postarać, bo zobacz, jak tutaj ta jest pięknie pokolorowana. Wszystko jest dokładnie, niepowyjeżdżane. Natalia, czy ty naprawdę. Czy ty naprawdę chcesz mi to powierzyć? Fajne zajęcie, takie wiesz. Relaksujące, odprężające, żebyś się zrelaksował przed jutrem. A to przepraszam, tak zapytam, ale co ty planujesz na jutro w takim razie? Same fajne rzeczy, oczywiście. Same fajne rzeczy, oczywiście. No dobra, widzowie. To idziemy kolorować. Widzowie, nie wierzę, skończyłem, słuchajcie, jest godzina 23:52, czyli no ponad półtorej godziny kolorowałem. Nie wiem, kolorowanki dla dorosłych to stan umysłu, ale tak oto prezentuje się efekt końcowy. Natalia, i co myślisz? Uwaga, uwaga. Pięknie. Jest akcept? Tak. Mam do ciebie złą wiadomość. No. Zaraz jest północ i zaczyna się nowy dzień. Widzowie, po raz kolejny w tym odcinku zostałem ewidentnie oskamowany. Ja i powiedziałam, że na dzisiaj nie będzie. No tak, no a dzisiaj, to ja idę spać. To ja za 5 minut idę spać. Trzymajcie się, widzowie, widzimy się jutro, bye bye. Widzowie, jest godzina 1:17. Karol tam montuje film. Co? Co? Zrobiłaś? No, że mam dla ciebie nowy challenge. Co ty robisz, Natalia? No, nagrywam cię, myślałam, że jestem tak cichutko, że mnie nie usłyszysz. Ale widzę, że jesteś czujna, aż niemożliwe. No, coś słyszałem, że przejęty z tyłu, no to się odwróciłem. Wysyłam cię po coś słodkiego. W domu jest tylko gorzka czekolada. Jak to wysyłasz się po coś słodkiego? Jest... Wysyłam cię. Dobra, już. Ja wiem, jak wyglądam, a ty mnie nagrywasz. Czy byłbyś tak miły i pojechał do McDonalda po McFlurry? Żartujesz ze mnie w tym momencie? Nie. To jest żart jakiś chyba. 1:17, w tym momencie już 18. Ja jestem wykąpany, umyty. Ale możesz jechać w piżamach do drive. To się normalne. Nie, mi się to śni, weź mnie uszczypnij, bo to jest niemożliwe. Nie mam jak. Sorry widzowie za to, jak wyglądam, ale no powiem szczerze, nie spodziewałem się, że ktokolwiek będzie mnie dzisiaj jeszcze chciał nagrywać. Miałem i spać, ale stwierdziłem, że jednak pomontuję ten film, żeby jutro mieć więcej czasu. No jak widzicie, to był błąd. W ogóle jest jakiś czynny McDonald's o tej godzinie? Jest chyba jeden taki całodobowy. Całodobowy? Czekaj, aż sprawdzę. No niestety, słuchajcie, jest czy jakiś McDonald's czynny całą dobę, więc... Idę się ubierać i ruszamy. Okej, słuchajcie, pod spodem mam piżamy, założyłem tylko szybko spodnie i bluzę. Natalia, jakiego tego McFlurry'ego chcesz? Z Lionem i Karmelem. Masakra. Jest godzina 1:44, a ja właśnie podjeżdżam do, uwaga, McDonalda. Super. Dobry wieczór, witam McDonald's, co tam za mnie? Dobry wieczór, jednego McFlurry z Lionem i Karmelem poproszę. Kromie, ale lodów nie sprzedajemy w nocy. Uuu, a do której godziny sprzedajecie? Jeszcze raz? Do której godziny sprzedajecie? Do północy, a później około 8, 9 ewentualnie. Dobra, to dziękuję w takim razie póki co. Bardzo proszę, zapraszamy. Halo? Halo? Natalia, McFlurry tylko do północy i od 8 albo 9 rano, czaisz? Serio? No, Jezu, jechałem tu na marne.
15 minut jechałem w jedną stronę. Chcesz coś innego, czy mam wracać do domu? Nie, to wracę do domku. Dobra, super jesteś, to jadę. Natalia, błagam, nic już nie mów. Ja tylko chciałam powiedzieć, że idę już spać. Ja też, mam dosyć, słuchajcie, tego dnia. Teraz już naprawdę idę spać, nawet mi się nie chce w tym momencie tego montować, także widzimy się jutro i lecimy dalej. Ej, Karol. Karol. Mamy nowy dzień. Halo, wstawaj. Karol. Dałam jeszcze chwilę spokoju. Dawaj. Bo ja mam pewną informację dla ciebie i dla widzów. Nie. Z racji tego, że wczoraj tak cię wymęczyłam z tym McDonald'em, to postanowiłam z ciężkim trudem, że już nie będę cię dzisiaj wykorzystywała. Co to znaczy? No, że już dzisiaj nie będziesz musiał spełnić moich próśb przez pół dnia. Serio? No. Yes. To nara, idę spać. Wstawaj. Okej, okay, mamy godzinę 13:22, a to oznacza, że jakieś 5 minut temu skończyłem zgodzić się wszystko, co Natalia chciała. Tak, właściwie to skończyłeś już rano. Skończyłem już rano, ja wiem, czemu to zrobiłaś, cwaniaczku. Natalia chciała się podlizać, żebym nie nagrywał kolejnego filmu, w którym to ona będzie musiała się zgadzać na wszystko, ale nie ma szans, widzowie. Natalia, po tym, co zrobiłaś w nocy, nie ma opcji. Subskrybujcie, więc kanał, jeśli nie chcecie przegapić odcinka, w którym Natalia się będzie na wszystko zgadzała. I obiecuję wam, że będzie grubo. Zostawiajcie lajki, dajcie w komentarzach, czy wam się podobało. Życzymy wam póki co miłego dnia, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Elo!